Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z artyzana, kolejne z paczki od artyzanów. Smoked Pacific. Smoked Pacific to jest kolejna wariacja na temat Pacyfika. Pacific jest to najsilniejszy brand artyzana. Ten właściwy zmieniał kilkanastokrotnie recepturę. Jest najlepiej sprzedającym się bestsellerem po prostu artyzana. Stanowi pewnie gdzieś z połowę sprzedaży. Albo ma stanowić, bo tak w tym nowym browarze, gdzie będzie tych tanków póki co na początku mniej, no to właśnie była rozmowa, że połowa z nich jest przeznaczona na Pacyfika, dlatego że jest tak bardzo... tak dobrze się sprzedaje. No i w ramach jakby poszerzania może horyzontów klientom, może trochę w ramach traktowania go jako piwo bazowe, powstało ileś wariacji już na temat Pacyfika. Był Black Pacific, to ja nagrywałem tam jak byłem czarnoskóry w młodości i grałem w kosza. Był chyba jeszcze Dziki Pacific, czy Bread Pacific. Nie jestem 100% pewien, ale wydaje mi się, że było jeszcze coś. No i teraz mamy Smoked Pacific. Smoked Pacific, czyli SAPA. Smoked American Pale Ale. Nie chwaląc się, my jako kolaboranci uważaliśmy pierwsze SAPA w Polsce. Było to Rhino. No i to właśnie jest taka koncepcja, żeby mieć piwo, które jest jasne, mocno chmielone amerykańskimi czy nowofalowymi chmielami, bo Pacific swoją nazwę bierze z tego, że ma chmiele z obszaru Pacyfiku, czyli zarówno zachodnie wybrzeże USA, jak i Australia i Nowa Zelandia, i Japonia by się nawet łapała ze swoim Sorachi Ace, którego już nie mają w Japonii. No i oczywiście wędzony słód. Słód wędzony, który ma właśnie... zadawać kłam, że tylko można ważyć, ciemne piwa na słodzie wędzonym. No zobaczymy, jak wyszło browarowi Artezan. To jest etykieta zastępcza z kega. Dlatego tu jest napisane 30 litrów objętość. Miałem okazję pić to piwo na premierze. O ile się nie mylę, na premierze Coyota piłem chyba właśnie Smoked Pacifica. No i smakował ok. Ale fakt, że nie skupiałem się za bardzo na nim. Kapsel biały Golas. No, próbujemy. No, wędzone Fest. Fest wędzone. Nie założę się, ale obstawiałbym jednak Bóg. Chociaż barwa jasna, taka ciemnego złota, nie jasnego złota, ale ciemnego złota wpadającego w bursztyn. Niemalże idealnie klarowne mi się udało nalać, minimalne zmętnienie, tak się prezentuje. Czy są jakieś cytrusy w aromacie? Nie czuję. Tylko wędzonkę. Tylko wędzonka, nie czuję cytrusów. A rozumiem, że powinienem czuć. Pycha. W Polsce się dymi. W Polsce się dymi. Naprawdę, no, genialne. Bardzo intensywna wędzoność. Bardzo dymność. Bardzo wyraźna goryczka, nie przesadzona, ale bardzo dobrze gra. I słodowość. Słodowość. Pacyfik nie słynie ze słodowości. On jest co prawda słodkawy, ale on jest słodkawy chmielem i tymi aromatami chmielowymi. Tutaj mamy taką słodycz słodu właśnie, nie wiem, czy monachijskiego, czy słodu jakiegoś, ale smakuje właśnie takim helesem. Takim helesem, takim specjalem. Specjal drugie z piw z Bambergu, chyba najbardziej znane wędzone, po Schlenkerli. On jest mniej wędzony, ale właśnie w taki specyficzny sposób. No super, bardzo dobre. Aczkolwiek czuję się, jakbym pił lagera. Naprawdę nie ma tutaj za bardzo tych nut amerykańskiego chmielu. Nie ma tutaj za bardzo estrów.
czuję się, jakbym pił po prostu marcowego, albo marcowego, albo Hellesa właśnie z wędzonym słodem. Ale wędzoność jest super, naprawdę. Pytanie, czy to piwo rzeczywiście ma coś wspólnego z Pacyfikiem w tym moim jakby odbiorze, w tym jak ono smakuje. No mam wątpliwości. Nie kojarzy mi się z Pacyfikiem. Kojarzy mi się z, no, z zupełnie nowym piwem. Nie kojarzy mi się też z Czerwonym Kapeluszem. Czerwony Kapelusz to było smoked amber ale, red ale. Tam były różne próby z własnym wędzeniem słodu podejmowane przez artezana. No to mi się kojarzy bardzo, bardzo lagerowo. Podobny klimat jak Dashbur Gościszewa, tylko że lepsze. Serio, no, jest naprawdę lepsze. Jest świetny balans, świetne są te nuty karmelu, na szczęście. Nie jakiejś melanoidyny takiej chamskiej, jak w Koźlakach, czyli jakiejś skórki od chleba, ale takiego właśnie, takiego słodu pilzneńskiego, chrupiącego, takiego może nawet bardziej monachijskiego, takiego bardzo ciasteczkowego, takiego bardzo bułki, takie może, taka ciabat, no nie, ciabatta nie, no bułeczki takie wypiekane, no. Precle trochę. Bardzo dobre piwo. Ale nijak nie kojarzące mi się z Pacyfikiem. Nijak. To, które piłem w lokalu, aż takiego wrażenia na mnie nie zrobiło. Wydaje mi się, że było dużo zimniejsze. Ta słodowość była bardziej skryta. Tutaj ona mi fajnie się otworzyła i naprawdę... Nie no, piwo jest bardzo dobre. No jedyne, do czego można się czepić, to, że ono nie przypomina Pacyfika. Ten Pacyfik tu się wydaje taki trochę na siłę przyczepiony. Tak jakby po prostu chłopaki chcieli wykorzystać markę. Bo ja rozumiem, jeżeli bierzemy piwo, Pacyfik, zmieniamy część słodu, czy większość słodu na słód wędzony, ale zostawiamy takie samo chmielenie, zostawiamy chmielenie na zimno, zostawiamy drożdże i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zostało zmienione chmielenie tutaj, no to bez sensu, no to już nie jest Pacyfik. A jeżeli nie zostało zmienione, no to coś gdzieś się nie udało. No, kojarzy się po prostu naprawdę z lagerem wędzonym, Hellesem albo z marcowym, takim w stylu specjala. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobre wędzone piwo. Niekoniecznie w kategoriach hybrydy American Pale Ale, Smoked Pale Ale. Nie no, jakby mi to ktoś dał i nie powiedział, że to ma być smoked pacyfik, bym powiedział, że to jest lager, no. Jest bardzo czysty profil, same nuty wędzone, bardzo czysty, słodowy, taki właśnie ciasteczkowy, trochę może herbatnikowy, ale w taki bardzo czysty sposób. Świetne piwo wędzone, naprawdę jesteśmy, kurczę, specjalistami. Wyrastamy na specjalistów od piw wędzonych, do wszelkiej maści. I to zarówno klasycznie wędzone, torfowo wędzone. Co ja wam będę mówił? W Polsce się dymi. Wasze zdrowie. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest do kupienia. Jeżeli jest, to naprawdę polecam. Naprawdę polecam. Świetne piwo wędzone. Wasze zdrowie.